Przygotowujemy się pod Dach Forum 2024, które odbędzie się 12 i 13 stycznia w Kielcach, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Będziemy robić rynny leżące, rynny ukryte, rynny stojące. Będziemy bawić się różnymi sprzętami, biro, profil. O właśnie, będzie sam Daniel Biro, także zapraszamy, bo będzie się działo. Siema. Siema byku. Rekord trasy, kurwa. 7 godzin. Utrój wyjechałeś. Nie cały czas. Jeśli będzie Belbląga, to po prostu ściana śniegu. Dzień drugi, czekamy na załogę, połowa teamu już jest i będziemy klepać dalej rynienkę leżącą. Także jeżeli chcecie takie coś obejrzeć na Dach Forum, to zapraszamy. Takie fajne rzeczy będziemy robić. Florysta.
jakieś coś do mikrofonu, dwa słowa? Na forum for a life. Tu mamy nową maszynkę na zakładzie, Maciek właśnie ją testuje. Rozdziewicza, jak tam macie pierwsze wrażenia? Heinrich? Się okaże. Czarny Heinrich. Ciężko chodzi, bo nowa, ciężka, 1400. Jeszcze nie wyśmiechtana. No, zobaczymy jak ona w ogóle gnie i nie spróbuj na niej coś uciąć. No właśnie, ale nie wiem ile bierze nóż, myślę, że 8. 8, bo wszystkie Heimdale zawsze 8. No. No to jedzie. Cia? Gdzie? Elegancko. Halterek najpierw przykręcony i na to zaciągnięte na żabeczki, ale ładnie. Tego 13 stycznia Kielce, nie? Jawohl. Adaś będzie rolował z Danielem Biro. Dali, co będziesz robił na tak forum? Taką rynienkę robię. Rynienkę taką. I co to za rynienka? Powiedz coś, dwa słowa. Dzień trzeci, fajka i jedziemy z tematem. Witam
Kali atakuje wylewkę jednoelementową origami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymamy kciuki. Tak. A co, z jednego elementu robicie? Nie, nie, nie. Z połowy. Z połowy elementu. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself, bent the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist. To już ostatnie podrygi. Za chwilę chłopaki zwijają się na chałupę. Ale jeszcze naparzamy. Mikołajki. No, ładnie zaczyna to wyglądać. Przepiękna wylewka. Tony złomu. To były mega 3 dni, chłopaki. Mega 3 dni, zabroniłeś nam narzekać. Tak jest. Wszystko jest ustawione. Jak było, chłopaki? Mega, tak jak nam mówiłeś. Tylko teraz pieniążki daj na to, co powiemy. Kiedy rozliczenie będzie za to. Dobrze, ty bywało gorzej płacili. Chłopaki, czas podsumować 3-dniowy zlot. Jak było? Zajebiście. I coś jeszcze, ale co, jak się umawialiśmy? Co macie powiedzieć? Zajebiście. Tak jest. Tomek, trzeci dzień dobija do końca. Opowiedz, jak było. Jak zwykle, zajebiście. Tak jak się umawialiśmy, elegancko. Tak jest. Trzymajcie się, mordeszki. I widzimy się 12-13 na Dach Forum w Kielcach. Już 12-13 styczeń. Kielce! 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 Razem z Marką Puto-Pruszyński i całym teamem Metal Maniak zapraszamy na 3. edycję największej imprezy dekarskiej w Polsce, która odbędzie się już 12 i 13 stycznia w Kielcach. Zapraszamy! Tak jest, zaprasza cały team Metal Maniak. Do zobaczyska! Do zobaczenia! No, i pojechali. Ekipa już pojechała, czas na małe podsumowanie. To były naprawdę mega zajebiste 3 dni. Zajebiście czuję się wykończony, ale o to w tym wszystkim przecież chodziło. No, to bye bye, blachoświry, i do następnego. Widzimy się w Kielcach już niedługo. Pozdro.